Czy mógłby mi pan powiedzieć, o co chodzi? Proszę, niech mi pan pomoże. Cisza w sądzie. Rozpoczynamy sprawę dotyczącą oskarżeń przeciwko Janice Mays. Proszę wstać. Wchodzi sędzia Barbara Layton. Proszę usiąść, panno Smith. Nawet nie wiem, o co tu chodzi. Usiądź. Czy oskarżona nie ma żadnego adwokata? Najwidoczniej obrońca jak zwykle się spóźnia. Jak pan uważa, co powinniśmy zrobić, panie Kafka? Myślę, że obrońca nie będzie potrzebny. Sprawa jest jasna. Mamy tylko jednego świadka. W takim razie rozpocznijmy. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Wzywam na świadka Janice Smith. Ale ja nawet nie wiem, co złego zrobiłam. Proszę podnieść prawą rękę. Czy przyrzeka pani mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, tak ci dopomóż Bóg? Tak. Proszę, aby świadek usiadł. Przypominam, że świadek tylko odpowiada na pytania. Może pan rozpocząć, panie Kafka. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Czy nazywa się pani Janice Smith? Tak. Czy jest pani katoliczką? Tak. Nie mam więcej pytań. Ale ja nie rozumiem. Proszę odprowadzić oskarżoną na jej miejsce. Co takiego powiedziałam? Czego jestem winna? Panno Janice Smith, jest pani oskarżona o bycie katoliczką. Czy to przestępstwo? Tak, oczywiście, że tak. Jako, że dobrowolnie się przyznałaś, ogłaszam. Proszę poczekać. Jeszcze chwilę, Wysoki Sądzie. Przepraszam za spóźnienie, ale proszę pozwolić mi przedstawić sprawę z mojej strony przed wydaniem werdyktu. Pańska klientka przyznała się, że jest katoliczką, panie Rendlen. Nie wiem, czy jest sens kontynuować sprawę. Wysoki Sądzie, tak jak ja, dobrze pani wie, że połowa katolików w Ameryce nie praktykuje swojej wiary. Na pewno zgodzi się pani ze mną, że to tylko zwykłe nieporozumienie. W porządku. Proszę przedstawić sprawę. Chciałbym wezwać na świadkę moją klientkę. Niech pani pamięta, że nadal zeznaje pani pod przysięgą, panno Smith. Jenny. Czy jesteś katoliczką? Tak. Dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że moi rodzice są katolikami. Zatem jeśli twoi rodzice byliby hindusami, ty też wyznawałabyś hinduizm, prawda? Chyba tak. A więc zgadzasz się, więc chcesz powiedzieć, że jedynym powodem, dla którego jesteś katoliczką, jest fakt, że rodzice zmusili cię do tego. Nie, nie to chciałam powiedzieć. Naprawdę? Wysoki Sądzie, chciałbym przedstawić dowód w postaci nagrania wideo między Kathy Smith i jej córką Janice Smith, które miało miejsce mniej niż 2 tygodnie temu. Nie pójdziesz w tym do kościoła. Dlaczego nie? Idź na górę się przebrać. Mamo! Nie cierpię chodzić do kościoła. Kiedy będę starsza, nigdy więcej tam nie pójdę. Jeśli się nie przebierzesz i nie pójdziesz z nami do kościoła, będziesz miała szlaban, moja droga. I co? Musiała mieć chyba wtedy zły dzień. Sprzeciw. Obrońca próbuje udowodnić, że oskarżona nigdy dobrowolnie nie zrobiła niczego natury religijnej. Czy obrońca zdaje sobie sprawę z faktu, że Janice Smith dobrowolnie uczestniczyła w weekendowych rekolekcjach bez sugestii rodziców? Czy to prawda, panno Smith? Tak, to prawda. I była tam pani w celu pogłębienia swojej wiary, prawda? Oczywiście, że tak. Chciała pani przybliżyć się do Boga i nie było żadnego innego powodu, by tam jechać? To znaczy? Dwa słowa. Ben Marzon. Mogło się zdarzyć, że był tam. Mogło się zdarzyć? Byliście na randce nad jeziorem, gdy mieliście się modlić. Tylko się całowaliśmy. Naprawdę miły z niego chłopak. Wysoki Sądzie, w miejsce każdej sytuacji, która niby pokazuje katolicyzm mojej klientki, mogę pokazać powody, dla których moja klientka katoliczką nie jest. Interpretacja dowodów zależy tylko od punktu widzenia. Wnoszę o natychmiastowe uwolnienie mojej klientki. Nie, jestem katoliczką i lubię nią być. Panno Smith, wciąż mam styczność z ludźmi pani pokroju. Myśli pani, że jest pani katoliczką, bo pani rodzice są katolikami. Albo dlatego, że chodziła pani do szkoły katolickiej. Albo dlatego, że nie kłóci się pani zbyt długo z rodzicami, gdy zaciągają panią do kościoła. Pani posty z Facebooka powinny być użyte jako dowody przeciwko pani. To jest bez sensu. Naprawdę? Więc niech mi pani pozwoli zadać jedno pytanie, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Janice Smith, kiedy ostatnio wspierała pani ubogich?
Słucham? No wie pani, kiedy nakarmiła pani głodnych, napoiła spragnionych, odziała nagich, musiała pani słyszeć o tych rzeczach. Brzmiało jakoś znajomo. Brzmiało znajomo? Może to odświeży pani pamięć. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, odezwie się do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię gołym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić. A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Panno Smith, jeśli naprawdę jest pani katoliczką, to słowa te powinny naprawdę brzmieć znajomo. Ale byłam wolontariuszką w domu opieki dla starszych. A było to obowiązkową częścią przygotowania do bierzmowania, Wysoki Sądzie? Noszę też krzyż na szyi. Wielu ludzi je nosi. Są dziś dosyć modne. Ale ja... Niech pani się z tym pogodzi. Może pani mówić, że jest pani katoliczką, ale nie ma na to dowodów. Orzekam, że oskarżona nie jest winna bycia katoliczką.